Cześć, witam na moim kanale Kosmonautów i Kosmonautki. Na początek zachęcam do subskrypcji kanału i followa na Twitterze, a także zapraszam na grupę na Telegramie. Bardzo fajna ekipa tam działa, moi drodzy. Także jeżeli macie jakieś pytania, potrzebujecie pomocy albo chcecie się czymś podzielić, to serdecznie zapraszam na kanał. Gdzie go znaleźć? Bo pytania są gdzie znaleźć. Jak wejdziecie na mój profil na Twitterze, to tutaj macie linki do różnych stron, które ja gdzieś polecam. No, i oczywiście jest też mój kanał TG, czyli Telegram. Klikacie i przenosi was do Telegrama. Tak? Moi drodzy, dzisiaj na tapecie mamy kondeks, sieć testnetową. Liczymy, że dostaniemy Airdropa, dlatego tutaj działamy. Zanim zaczniemy, i pokażę wam, jak tutaj wykonać pewne czynności, no to kwestia testnetów. Jest wiele testnetów na Kosmos Ekosystemie. U mnie na kanale będzie się pojawiało na pewno kilka z nich. Nie będę robił wszystkich, także nie pytajcie, czy jakiś tam testnet będzie albo nie będzie. Jeżeli uważam, że projekt jest ciekawy, to robię po prostu również jego testneta. No wiecie, nie starczyłoby na wszystko czasu. No, a tutaj na kondeksie zatrzymamy się, spróbujemy. Może nam jakiś airdrop wpadnie. Kilka transakcji wykonamy. Dwukrotnie gdzieś tam pewnie jakąś podwtórzymy tą transakcję. No i będziemy liczyć, że dostaniemy jakoś może airdropa. Dobrze, co nam będzie potrzebne? Linki znajdziecie pod filmem, rzecz jasna. Dwie strony są potrzebne. Platforma C-Assets, na której będziemy wykonywać te transakcje i druga platforma, która jest v czyli kranikiem, który nam przydzieli tokeny do operacji na tej platformie C-Assets. I teraz po kolei zobaczymy, co tutaj jest, moi drodzy, dostępne i co, musie, co musicie zrobić. Po pierwsze, musicie dodać sobie sieć do waszego portfela. Pytacie też, czy robić na osobnym portfelu, czy można robić na tym samym portfelu. Od Was już zależy. Można sobie założyć dedykowany portfel do testnetów i na nich działać tak, jest po prostu bezpieczniej, a można sobie i na innej przeglądarce na przykład również, tak, a można działać na tym samym portfelu, tylko później ewentualnie kasować sobie te połączenia, które gdzieś tam z tymi platformami robiliśmy. To już od Was zależy, co będziecie robić i w jakim kierunku pójdziecie. No dobrze, rozpoczynamy. Po pierwsze, w prawym górnym rogu będzie ikonka do połączenia z portfelem Kepler. Należy ją wybrać i potwierdzić dodanie nowej sieci do portfela Kepler. Jak się nowa sieć nazywa? To już zerkamy do mnie na portfel, one się do mnie dodały. Sieć się nazywa Comdex Test Chain. Uwaga, ponieważ jest również sieć ta oficjalna Comdexa, tak? Zwróćcie uwagę, tu jest sieć Comdex, na której ja posiadam już jakieś tokeny, a ta sieć testnetowa to jest Comdex Test Chain. Więc tu na niej będziemy robili operację. I z tej sieci potrzebować będziemy adres, żeby wykorzystać go do kranika, tak? Czyli kopiujecie sobie adres... Wchodzicie na kranik tutaj, wklejacie ten adres, otwierdzacie kapcze i przesyłacie tokeny. Uwaga, na fałcecie można wykonać kilkakrotnie taką operację, czyli przydział tokenów nie jest jednorazowy. Przynajmniej działa to u mnie w tym momencie, kiedy nagrywam nagranie. Nie wiem, co później będzie, tak? No i już jak wejdziecie w kranik, ściągniecie sobie tokeny, możecie rozpocząć działania, działania na tej platformie. No i trzeba będzie wykonać kilka operacji. Mamy ikonki po lewej stronie, mamy dashboard My Home Assets, C-Swap, Borrow i Farm. No, i tutaj opcja More jest jeszcze. Zro zobaczmy, co jest w dashboardzie. W dashboardzie mamy tak. Yy, y, total Volume, Volumen zalokowany, czyli to, co użytkownicy tutaj zrobili. Wyświetlają się trzy asety moi drodzy: te, które są na platformie dostępne i na których będziemy operować. Syntetyczne asety: złoto, srebro i baryłka ropy. No Europa możemy się poczuć, słuchajcie, jak Rockefeller. A tutaj, jeżeli chodzi o złoto, to mogę Wam polecić jeden piękny film. To jest film z 1948 roku. Pewnie bardzo mała grupa osób go zna, więc może z chęcią obejrzy. To jest Skarb Sierra Madre z Humphreyem Bogartem. Film z reżyserii Johna Hustona. No i tam morał tego filmu jest naprawdę kapitalny. Zakończenie jest też kapitalne. Polecam sobie zobaczyć. To jest tak nawiasem tego złota tutaj. No, i jeszcze po lewej stronie mamy, słuchajcie, CMDXA $33 to jest kurs oficjalny naszego tokena. Dalej, jak sobie przejdziemy w My Home, to jest nasza ta platforma główna, i tutaj będziemy widzieli to, co żeśmy wykonali. Ja już tutaj wiele czynności wykonałem, więc na razie pomińmy ten My Home, bo tutaj na razie nic więcej nie będziemy robić. No i przejdźmy do zakładki Assets. Tutaj możemy dodać kolejne sieci do naszego portfela, dodać sieć testnetową Atoma. Na której będzie część tokenów nie ma vc -ta, tylko jakieś tam kilka tokenów było na tej u mnie sieci testnetowej. OSMO i XPRT, na którym nic nie było. Jest jeszcze Luna i UST, ale one się nie dodają jako testnetowe, tylko widzi adres naszą, naszej Luny z portfela Kepr Także tu jest dosyć zagadkowa historia, czemu się nie dodaje sieć testnetowa, tylko oficjalny kanał widzi. Natomiast te wszystkie aktywa na chwilę obecną nie są potrzebne do tego, żeby wykonać jakiekolwiek operacje. Ale ja już tutaj sobie połączyłem, przygotowałem się jak platforma doda nowe użyteczności. No i teraz rzecz kluczowa, co będziemy mogli wykonać. Jak już mamy nasz, naszego CNDX, tutaj zobaczcie, mam ilość tych CNDX-ów, które mam dostępne, to możemy sobie zesłapować i zakupić odpowiednie syntetyczne asety. Złoto, srebro i ropę. I tutaj możecie sobie zrobić najpierw te słapy, tak? czyli wpisujecie tak, to na zwykłych słapach jest jakąś liczbę tokenów. Pamiętajcie, że będzie nam jeszcze, będą tokeny potrzebne później do innych operacji, więc nie zamieniajcie wszystkiego dokładnie, tylko po prostu cząstkę, cały czas coś tu wam musi zostać. Tak, troszkę złota kupcie, trochę srebra i troszkę ropy. Jak wykonacie te transakcje, zesłapujecie i potwierdzicie, to następnie możemy wejść na farmę. Tutaj mamy farmę i tutaj możecie sobie dodać odpowiednie farmy do tych par, które żeśmy sobie zakupili. I też nie róbcie pełnej puli, tylko znowu sobie coś zostawcie, tak? Jak będziecie robili do złota sobie, moi drodzy, farmę, no wybierzcie sobie jakąś cząstkę i też sobie coś zostawcie. Tutaj tworzycie farmę, a tutaj ją będzie można zlikwidować. Ja dzisiaj nie będę likwidował, tylko jutro sobie sprawdzę to, żeby wykonać większość operacji, jakie możliwe są na, na, tym, na tej platformie. Dzisiaj tylko tworzyłem sobie pulę płynności, najpierw do złota, później sobie wybieracie do srebra odpowiednią ilość i oczywiście do baryłki ropy, tak? Tworzymy tą farmę, ta farma już funkcjonuje. Później możemy sobie podejrzeć w zakładce Home, czy mamy jakieś farmy? Tutaj jest zakład zakładka farm. No i tak zwrócicie sobie uwagę, ja teraz przechodzę do niej. Widzicie, mam do wszystkich trzech par utworzoną farmę. Tutaj z tej pozycji z Home też będę mógł likwidować lub dodawać, yy, powiększać lub yy, likwidować tą pulę płynności. Czyli to jest zakładka farm. Więcej farm zrobić nie można do tych trzech tokenów. W zakładce Borą możemy dokonać pożyczki, no i teraz tutaj można sobie ustawić. Ja ustawiłem na mniej, znaczy procent wysoki, ale mniejsza, mniejszy przydział aktywa. Tutaj sobie na przykład wpisujemy 100. To tutaj jest mniejszy przydział aktywa i jest pewien limit, który możemy wykorzystać. Widzicie, tutaj już nie mogę zrobić pożyczki, ponieważ jest, nie, nie, nie jest możliwa. Tutaj przydział tego złota jest większy, ale nie jest możliwe do wzięcia, więc musicie sobie balansować tutaj na, tym, na tych kryteriach. Widać, że tutaj zielona opcja, że tak powiem, jest. Mniej aktywa, ale wyższy procent, tutaj. A tutaj mamy sytuację, w której więcej aktywa jest, mniejszy procent, ale w pewnym momencie nie będziemy mogli pożyczyć. I tak możecie wykonać. Oczywiście, słuchajcie, z każdym aktywem, tak? Zwróćcie uwagę, tak? Możecie sobie ustawić i wykonać do srebra. I powinno się zrobić każdą z tych operacji, czyli pożyczkę na każdy z tych tokenów. To jest kolejna sprawa. A widzicie, to tego nie zauważyłem, czyli da się tutaj jeszcze, widzicie, to ja zaraz muszę zrobić. Ja robiłem do CNDX pożyczkę, ale zrobię jeszcze w takim układzie do Osmo i do Atoma. Na nagraniu tego nie będę robił, pokażę Wam tylko, że jest to możliwe. Widzicie, tu rozwijacie sobie i można robić pożyczki jednak do innych aktywów. Czyli ja nie mam XPRT e i nie mam LUNY i nie mam UST na portfelu, więc ja tego nie będę mógł zrobić, ale do Osmo i do Atoma to będzie można zrobić. Jeszcze zobaczmy, czy tutaj się dość dobrze, tak że jest edit. No dobra, to to spróbujemy. Czyli tutaj w zakładce borrow też działacie. Farmę już mamy odhaczoną. Eee, co jest w zakładce MOR? W zakładce MOR do ofic oficjalnych kanałów was przenosi, więc tutaj nie musicie nic zrobić. To jest oficjalny kanał stakingu, i tutaj są jeszcze aukcje. U mnie ta aukcja, ja próbowałem ją zrobić, ale ta aukcja u mnie nie działa. Można robić aukcję do e, wystawianych tutaj tokenów, natomiast ja spróbowałem zrobić i ona mi nie przechodzi. Możecie też spróbować, czy to działa. Najważniejsze zrobić farmę zrobić jakąś pożyczkę, tak. I później te aktywa, wszystkie nam tutaj wychodzą w zakładce swap, w zakładce MINT powinny się pojawić, i w zakładce FARM, tak? Tutaj macie te zakładki FARM i MINT powinny być uzupełnione, tak? Czyli mam tutaj jakieś token, jakieś aktywa pożyczkowe wzięte, jakieś farmy utworzone, jakaś historia transakcji, w związku z tym również się znajduje. No i swap, swap, tutaj można jeszcze tradować oczywiście do jakichś par, to was od razu przenosi do C-swapa. Także tak to wygląda, jeszcze zerknijmy, czy mogę tutaj, no właśnie tylko i a można swapować, nie można swapować innych tokenów, ale jak się okazuje, pożyczkę można wziąć, także tutaj w ten sposób działamy. Robimy kolejny yy, testnet, tutaj może pojawić się, słuchajcie, airdrop, także warto wykonać kilka działań, odhaczyć się na tej platformie, no i po prostu czekać, jak nam coś przyznają. Dziękuję serdecznie za oglądanie tego materiału, zapraszam rzecz na do kolejnych, które pojawią się na kanale, jeżeli będziecie mieli pytania, gdzieś się pojawi jakiś problem, wpadajcie na grupę na telegramie, ktoś może już takiego testenta sobie zrobił i spróbuję Wam podpowiedzieć, no i do zobaczenia, cześć.